Cześć, tej strony Hodlerka. Dzisiaj nowości, ponieważ przedstawię 8 projektów pod Airdrop. Uwaga na Solanie. Solana w poprzedniej hoście bardzo ładnie wybiła, chociaż miała problemy transakcyjne. Dziś jest nieco inaczej. Nie jest może odporna w 100% na np. skamerskie boty transakcyjne. Natomiast wszystko wskazuje na to, że to rozwiążą. Z racji tego, że Solana jest tania, a także szybka. Warto poświęcić parę minut i wystawić się na potencjalny airdrop właśnie na tym ekosystemie. Zapraszam do filmu. Zanim zacznę, zapraszam na mój Telegram, umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Bardzo podpasował mi portfel Solflare, jest to typowy Solana Wallet. Oczywiście można używać np. Fantoma czy innych walletów, natomiast podszedł mi akurat ten. Mogę Wam zostawić link do rozszerzenia na Chrome w opisie tego filmu. I oprócz pobierania Solflare jako rozszerzenie, możemy także użyć Metamask oraz Solana Snap obsługiwanego właśnie przez Solflare. Jeżeli wybieramy drugą opcję, to wchodzimy na tą stronę, którą widzicie. Wybieracie opcję Metamask Snap. I dalej robimy wszystko według prostej instrukcji. I to oznacza, że będziemy mieć tak jakby Solana Wallet na Metamasku. Proponuję, żebyście najpierw obejrzeli cały film, a potem dopasowali swoje działania do siebie. I tym sposobem również pokażę Wam, kiedy warto użyć rozszerzenia Solflare, a kiedy warto je połączyć z Metamaskiem. Ok, przejdźmy do Bridge Solana na Synapse. I tutaj są bardzo proste rzeczy. Łączymy się dwoma walletami, EVM Wallet, czyli na przykład Metamask, i Sol Wallet, czyli na przykład Solflare. Jeżeli połączymy się już tymi walletami, to nie mamy zbyt dużej możliwości, ponieważ możemy wybrać sieć Ethereum albo Solana. Jeżeli chcemy swoje środki przesłać na Solana, to jedyną możliwością jest właśnie Ethereum. Ale uwaga właśnie na Synapse Protocol, bo pokażę Wam również inny bridge. Pamiętajcie oczywiście o opłatach transakcyjnych, ponieważ jeżeli przesyłamy środki z sieci Ethereum na jakąkolwiek inną sieć, to są to droższe opłaty. To jest tak naprawdę jedyny bridge, który tutaj będzie troszeczkę kosztował. Przejdźmy teraz do kolejnej platformy. Jest to giełda Jupiter. Jest to giełda, z której będę chyba częściej niż rzadziej korzystać. Mamy tutaj oprócz zwykłego słapa, limit order, i jest to bardzo fajne. Bardzo brakowało mi ogólnie tego na DEXach, już się to coraz częściej pojawia. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest limit order, to jest ustawienie ceny, po jakiej chcemy kupić daną kryptowalutę. Może ja to wybiorę. W tym miejscu wpisujemy za ile chcielibyśmy kupić solanę, przykładowo 50 dolarów, a w tym miejscu zaznaczamy, kiedy wygasa nam jakby ta próba transakcji. I tym sposobem możemy kupić solanę taniej. Jeżeli ona przykładowo spadnie w nocy, to nam szybko zakupi właśnie po tej cenie więc to jest bardzo fajne. E, tutaj jest też DCA, czyli regularne zakupy, i na tym przykładzie co 14 dni. Będziemy zamieniać USDC na solane, czyli nie musimy o tym wszystkim pamiętać, tylko robi się samo. Teraz przejdziemy sobie do bridge, i tutaj jest to miejsce, kiedy możemy przebridgeować z różnych sieci. Właśnie na sieć Solana. Tylko tutaj, jak widzicie, możemy połączyć się jednym walletem, więc załóżmy ten nasz portfel Solflare musi być wbudowany w MetaMask i tym sposobem możemy sobie to wszystko przesłać. I ten bridge jest właściwie takim ala agregatorem ponieważ jeżeli wybierzemy sobie że chcemy na przykładowo z arbitrum na solana przesłać 100 USDC to widzimy że podpowiada nam że są dwa bridge'e i ten jest najbardziej dla nas odpowiedni sprawdzamy czy gas jest dla nas w porządku jeżeli tak to wybieramy use All bridge core i przenosi nas na ten bridge i wykonujemy transakcję więc teraz, żeby Wam pokazać, jak to wykonać po kolei, to ja bym na przykład wykonała bridge właśnie z arbitrum na solane, mamy przykładowo 100 USDC, a później przechodzimy sobie do swapa i wykonujemy transakcję, załóżmy 80 czy tam 90 USDC na solanę. I tak naprawdę mamy Jupitera z głowy. Jeżeli chodzi o swapy, to swapy możemy wykonać również na Drift Protocol, Drift Protocol to zdecentralizowana giełda zbudowana na Solanie. Mamy tutaj handel zarówno na spot, jak i dźwignia do razy 10. Mamy także zakładkę Earn, w której możemy znaleźć lent, borrow, czy też staking, albo liquidity. Także jeżeli mamy przykładowo Solane, to możemy zastykować właśnie na tej platformie. Podobnym DEX-em jest NovaDEX. Tutaj znajdziemy swapy, a także dodamy pulę płynności. Jeżeli chodzi o airdropy na solanie, to słuchajcie, każda ta platforma może dać nam airdrop. Ale także zastanawiam się nad tym, czy solana nie pójdzie trochę w stronę atoma. Czyli jeżeli stykowaliśmy atom, to otrzymywaliśmy airdrop danego projektu. Były różne wymagania: raz stykowanie załóżmy 100 atomów, raz stykowanie 500 atomów. I teraz, załóżmy, jeżeli będziemy stykować solanę, to będziemy otrzymywać airdropy, od różnych projektów. W tej chwili przeróżne projekty próbują otrzymać finansowanie od Solana Foundation. I właśnie uważam, że warto w szczególności na te projekty zerkać. Zobaczymy za jakiś czas, jakie projekty wygrają i dostaną finansowanie właśnie od Solany. My teraz jedziemy dalej. Nie wiemy, słuchajcie, jak powiedzieć po polsku jego nazwę, więc myślę, że z polszczem. Jest to Ito Network, brzmi troszeczkę śmiesznie po polsku. Jest to protokół płynnego stykowania w celu demokratyzacji dostępu do mew w sieci Solana. O co tutaj chodzi? Istnieje dużo skamerskich botów, o których już mówiłem właściwie wcześniej, które próbują zrealizować swoje transakcje bezpośrednio przed lub po danej próbie transakcji. I przez te niskie opłaty na Solanie i losowość wyszukiwarki spamują po prostu transakcjami, licząc na to, że ich transakcja wygra. A wygrywa tylko pierwsza przetworzona transakcja. Więc wtedy walidator marnuje swój czas na przetwarzanie pozostałych nieudanych transakcji. I teraz, jako stakerzy, e, mamy możliwość stykowania u tych walidatorów, którzy podtrzymują wartości, które chcemy widzieć w łańcuchu jednocześnie maksymalizując swoje nagrody za staking. I słuchajcie, Yito Solana to oprogramowanie, które ma pomóc w wydajniejszym działaniu sieci i dzięki zapewnieniu przez nich odpowiednich narzędzi następuje po prostu taka szczegółowa kontrola nad tą kolejnością transakcji. Dzięki czemu po prostu te transakcje spamowe powinny być nieopłacalne. Jeżeli wrzucimy sobie tutaj token SOL, to otrzymujemy Jito SOL i na Jito SOL możemy również otrzymywać punkty, a punkty zdobywamy poprzez trzymanie, staking i używanie tego Jito SOL. A i ja też chciałabym wam pokazać statystyki. Zobaczcie na wykres. Jak możemy zauważyć, TVL naprawdę mocno wzrósł. Mniej więcej on wzrasta od, załóżmy, maja 2023. Idziemy sobie teraz jeszcze dalej. Uwaga, mała wstawka. Ten film nagrywałam dla Was w poniedziałek, czyli wczoraj, i po paru godzinach od nagrania zobaczyłam informację na temat ogłoszenia airdropa przez iDo Protocol. Szkoda, bo spóźniliśmy się o dosłownie parę dni. Natomiast z drugiej strony pokazuje nam ta sytuacja, że idziemy w dobrym kierunku. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy ma to sens, to chyba mamy odpowiedź. A teraz wróćmy do margin fee. Jest to zdecentralizowany protokół pożyczkowy na solanie. Na pierwszym miejscu stawiają oni zarządzanie ryzykiem. I w tym miejscu znajdziemy także zakładkę ze swapem. E, mamy tutaj bridge, mamy staking, mamy także zakładkę earn i także widzimy, że są punkty do zdobycia. Ok, myślę, że tutaj nic już nie muszę dodawać. Przejdziemy sobie do. Ostatniego protokołu. Jest to protokół Tensor, a właściwie Marketplace. Jest to platforma związana z NFT na Solanie. Bardzo ciekawie wygląda ta strona. Przede wszystkim jest spora płynność, bardzo, bardzo dużo kolekcji. Tutaj możemy to zauważyć. Dwa tryby, mamy Lite i mamy Pro. Mają także własną kolekcję NFT, tutaj jest jako drugie. Ta kolekcja nazywa się Tensorians. Jest lekko ponad 10 tysięcy sztuk, a dokładnie 10 tysięcy 3. Dają one dostęp do zamkniętego Discorda. Piszą oni o nagrodach, dropach, gadżetach. Wiadomo, żeby zachęcić do posiadania tego NFT. Ok, to tyle, co chciałabym Wam pokazać. Plusem Solany jest na pewno jej szybkość oraz tanie opłaty transakcyjne, jak zresztą już mówiłam wcześniej. Jedynie ten bridge z Ethereum na Solane kosztuje tak naprawdę najwięcej, a jeżeli szkoda nam naszych środków, to możemy przebridge'ować na przykład z Arbitrum na Solanę i wtedy będą to już mniejsze opłaty. Pamiętajcie, żeby za każdym razem sprawdzać, ile się płaci za gaswi i decydujcie, czy chcecie wydać daną kwotę. Fajnie by było, żebyście dali znać w komentarzach, co sądzicie w ogóle o solanie, czy myślicie nad zakupem solany, no i dajcie znać, czy widzicie w ogóle zmiany w użytkowaniu solany, bo ja widzę zdecydowanie. Ok, żeby nie przedłużać, myślę, że to tyle i widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam, hej!